Dzisiejsza Ewangelia o wskrzeszeniu Łazarza wprowadza nas w świat przeogromnej mocy Jezusa Chrystusa. Mocy, która płynie z Jego zjednoczenia z Ojcem, z Jego miłości do Ojca i z Jego umiłowania przez Ojca. Moc ta objawiła się we wskrzeszeniu Chrystusowego przyjaciela, Łazarza. Można jednak i sięgnąć po jakiś drobny szczegół pochodzący z dzisiejszej Ewangelii i zwrócić uwagę na jej bohaterów, których jest wielu. A ja chciałem Wam zaproponować, abyśmy przyjrzeli się bliżej Tomaszowi zwanemu Didymos. Kiedy pada jego imię, od razu nam się kojarzy wielkanocna Ewangelia o jego wątpliwościach związanych ze zmartwychwstaniem Chrystusa. To ten, który w wieczerniku, mimo iż przekonują go jego współapostołowie, mówi: dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. A w Ewangelii Janowej o wskrzeszeniu Łazarza on występuje jako ten, który, gdy Chrystus mówi, iż pójdzie do Judei, pójdzie do domu Marty i Marii opłakujących śmierć Łazarza, i gdy wszyscy mu to odradzają, mówiąc: przecież tam czyha na ciebie niebezpieczeństwo, przecież Żydzi chcą cię zabić, Tomasz zwany Didymos mówi: chodźmy i my, aby razem z nim umrzeć. Słowa pełne odwagi, słowa pewne zadziorności. Ale wiemy doskonale, jak się to skończyło. Kiedy przyszło co do czego, Piotr się wyparł, apostołowie pouciekali. Jedynie Jan i Matka Jezusa stali pod krzyżem. Łatwo jest powiedzieć, trudniej zrobić. Łatwo jest obnosić się ze sloganami dotyczącymi wiary, kiedy nie wymaga to od nas żadnego wysiłku, kiedy nie konfrontuje nas to z trudnymi decyzjami, które trzeba podjąć. Myślę, że to dobry bohater ów Tomasz zwany Didymos na naszą wielkopostną drogę, na nasze zmierzanie ku świętom paschalnym, abyśmy zdali sobie sprawę, że nasze słowa nie wystarczą. I że czasami lepsza wierność w drobnych czynach niż puste słowa na temat wielkich rzeczy. Abyśmy zdali sobie sprawę też z tego, że prawdziwa wiara rodzi się w naszym życiu, tam, gdzie podejmujemy decyzje, nie tam, gdzie tylko mówimy. Amen.